Cześć, nazywam się Konrad Kądziela i witam w Akademii Nieruchomości KK Properties. Rozmawialiśmy już o tym, jak budować dochód pasywny, jakie są sposoby budowania dochodu pasywnego. Rozmawialiśmy o inwestycjach w nieruchomości, były rozważania, czy mieszkanie, czy ziemia i tak dalej. I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na kluczowe pytanie, na które chce odpowiedzieć wiele osób i zadaje sobie wiele osób, czyli czy warto zaciągnąć kredyt hipoteczny po to, żeby kupić mieszkanie na wynajem. Wszyscy o tym mówią, wszyscy słyszycie na pewno taką możliwość, że można to robić, tylko czy warto? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, to przeniesiemy się na początek w czasie, 5 lat wstecz i zobaczymy, co by było, gdyby wtedy ktoś wziął kredyt hipoteczny na zakup mieszkania i w jakiej sytuacji finansowej znalazłby się dzisiaj. Czyli przenosimy się w czasie 5 lat wstecz, powiedzmy, że młoda para, która chce budować swój majątek, decyduje się zaciągnąć kredyt hipoteczny, inwestować w nieruchomość na wynajem, w jakiej sytuacji finansowej znalazłaby się dzisiaj. I teraz, żeby to policzyć, to uwzględnimy pewne parametry, które przyjęliśmy do naszej kalkulacji. Kredyt na 30 lat. Z wkładem własnym, bezpiecznym, czyli 20%, nie 10, żeby ubezpieczać dodatkowo i tak dalej, 20% wkładu własnego. Marża banku wtedy, myślę, że była w okolicach 2%, myślę, że tak możemy przyjąć. Jeśli chodzi o stopy procentowe, 5 lat temu były mniej więcej na dzisiejszych poziomach, może leciutko niższe. Natomiast, czyli pewnie w okolicach 1,7%, WIBOR 3M. Natomiast dla dzisiejszej kalkulacji przyjmiemy 2%, żeby było łatwiej liczyć. Przyjmiemy też kwotę zakupu naszego reprezentatywnego mieszkania, 300 tysięcy złotych. Powiedzmy, że za te 300 tysięcy złotych dało się w Warszawie 5 lat temu kupić niewielkie dwa pokoje, ale na pewno funkcjonalne na wynajem, także kwota zakupu 300 tysięcy złotych. No i teraz przejdźmy przez wynajem. Wynajem przez te 5 lat uśredniając, powiedzmy, niech to będzie miesięcznie 1600 zł z wynajmu. Myślę, że potwierdzicie, że dało się taką kwotę uzyskać. I jeszcze dla bezpieczeństwa policzymy to przez okres 11 miesięcy w roku, a nie 12, dlatego że najemcy rotują, jedni się wyprowadzają, trzeba znaleźć innych, czasem trzeba coś odmalować i tak dalej, więc bezpiecznie przyjmijmy 11 miesięcy. I teraz jak na podstawie tych założeń wygląda nasza kalkulacja kredytu hipotecznego zaciągniętego w celach inwestycyjnych 5 lat temu. Żeby zaciągnąć taki kredyt hipoteczny, 20% wkładu własnego plus jakieś koszty około zakupowe, notariusz, jakiś podatek PCC i tak dalej, ewentualnie pośrednik nieruchomości, jeśli korzystaliście z jego usług, powiedzmy 15 tysięcy złotych, więc wkład własny całkowity to jest 60 tysięcy plus 15 tysięcy kosztów około zakupowych, 75 tysięcy złotych. Teraz tak, jeśli chodzi o sam kredyt, rata miesięczna wynosiłaby 1150 zł bez groszy. 1150 zł. Więc już widzicie, że wtedy zaciągając kredyt hipoteczny i mając raty 1150 zł, to ona była w całości pokrywana przez czynsz najmu, bo 1600 zł jest czynsz najmu, a 1150 zł jest rata, łączna rata, czyli rata odsetkowa i rata kapitałowa. Czyli tak naprawdę od momentu zakupu cały czynsz najmu opłacał Wam w całości ratę kredytu hipotecznego. Teraz co się dzieje po 5 latach? Po pierwsze, wynajmujecie przez całe 5 lat, przez 11 miesięcy w roku mieszkanie, które generuje Wam łącznie dochód 88 tysięcy złotych. Więc przez 5 lat uzyskaliście od najemcy 88 tysięcy złotych. Co się dzieje z wartością Waszej nieruchomości? To dwupokojowe mieszkanie, które kupiliście w 2016 roku pod koniec i zaczęliście płacić od 2017 roku raty kredytowe do banku i pobieraliście czynsz najmu, ono dzisiaj kosztuje około 500 000. I myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że taki wzrost nastąpił w ciągu tych 5 lat, więc dzisiaj ta nieruchomość kosztuje 500 000. Jeśli ta nasza para Kowalskich, która 5 lat temu kupiła mieszkanie, zaciągnęła kredyt hipoteczny, dzisiaj chciałaby to mieszkanie sprzedać, to zobaczmy, w jakiej sytuacji finansowej by się znalazła. Po pierwsze, odejmując kwotę zakupu, sprzedaży, tak, bo oni sprzedali za 500 000 złotych, więc kwota sprzedaży minus
wszystkie koszty kredytu, które przez 5 lat ponieśli, minus wkład własny, który musieli wnieść, minus koszty okołozakupowe, czyli pośrednik, notariusz i tak dalej, minus kapitał, który został jeszcze do spłaty, bo kredyt był na 30 lat, więc jeszcze 25 lat kapitału musieliby spłacać, więc minus ta kwota, okazuje się, że przy naszej kalkulacji zyskaliby na takiej sprzedaży, bez uwzględnienia czynszu najmu, około 139 tysięcy, czyli prawie 140 tysięcy złotych zysku, nie uwzględniając wynajmu i zysków z wynajmu. Tak poszły do góry ceny nieruchomości w tym okresie. Jeśli dodamy do tego zysk z comiesięcznych przypływów z najmu, z których było 88 tysięcy, wychodzi nam kwota prawie 230 tysięcy złotych, dokładnie 227 250 złotych. To jest zysk, który wygenerowali, biorąc mieszkanie na kredyt hipoteczny w ciągu 5 lat. I jeśli mówimy o stopach zwrotu z inwestycji, o ROI, tak, już był filmik o ROI, możecie sobie obejrzeć, to jak to się przedstawia procentowo? Pamiętajcie, że oni nie kupili tego mieszkania za 300 tysięcy złotych z własnej kieszeni. Oni nie wyłożyli 300 tysięcy złotych. Oni wyłożyli 60 tysięcy wkładu własnego plus 15 tysięcy kosztów okołozakupowych. Czyli kupili mieszkanie za 75 tysięcy złotych. Tyle wyłożyli z własnej kieszeni. Resztę zaczął pokrywać najemca i płacić najemca. Więc 75 tysięcy złotych. Jaki to jest zwrot z inwestycji? 75 tysięcy złotych 5 lat temu wyłożyli, a dzisiaj wyjmują 227 500. To jest ponad trzykrotnie więcej, a jeśli liczymy roczną stopę zwrotu, to jest 61% rocznej stopy zwrotu. Tak to wygląda. Także dzięki temu, że ceny nieruchomości w tym okresie wzrosły, i to znacząco, i dzięki temu, że najem cały czas pracuje i jest ten dodatni cash flow, to przy wyłożeniu stosunkowo niedużej kwoty, jeśli chodzi o całą wartość nieruchomości, bo to zaledwie 20% plus koszty okołozakupowe, udało się tej parze, udało się osobom, które to zrobiły 5 lat temu, dajcie znać, jeśli jesteście wśród tych osób, uzyskać 60%, 61% stopy zwrotu co roku przez ten okres 5 lat. I teraz tak. To jest sytuacja historyczna, która faktycznie mogła zaistnieć, pewnie zaistniała w bardzo wielu przypadkach. Jeśli byście to dzisiaj wiedzieli, to pewnie 5 lat temu pierwsze, co byście zrobili, no to wzięli kredyt hipoteczny i faktycznie inwestycyjnie to mieszkanie kupili. A jak jest dzisiaj? No bo ktoś sobie myśli, no dobrze, tak było 5 lat temu, łatwo jest rozmawiać o czymś, co już wiemy. A co jeśli dzisiaj weźmiecie kredyt hipoteczny i będziecie przeliczać przepływy finansowe i tak dalej, pieniężne za 5 lat? Więc zróbmy symulację do przodu, ale zrobimy już ją następnym razem, także zapraszam na kolejny film. Będziemy mówić o tym, co w przypadku, jeśli ktoś teraz decyduje się zaciągnąć kredyt hipoteczny w celach inwestycyjnych i będzie chciał to mieszkanie wynajmować. Tyle na dzisiaj. Jeśli podobał Wam się filmik, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi filmami. Działamy dalej, widzimy się za tydzień. Cześć!